Na program zaprasza sponsor, producent termoizolacji Termano. Bardzo dziękujemy. Kamil Turecki, Onet24, stały element naszego porannego opowiadania o świecie we wrześniu w nowej odsłonie, jak mówiła szefowa Iwona Kutyna. Bardzo dziękuję wszystkim moim kolegom, którzy dzisiaj byli i przepraszamy widzów za to, że ten facet w okularach z tyłu już był, bo tak widzę, pisaliście. Tak, rzeczywiście Feluś się jakoś dzisiaj tu nam zadomowił, ale fajnie. Bardzo dziękujemy za ten czas. To jest, patrząc po latach, drugi rok, patrząc po sezonach, dzieląc je na pół, powiedzmy jesienny i wiosenny, no to jest już ze czwarty. Mam nadzieję, że na jesieni 2018 roku wspólnie zaczniemy piąty sezon i coś, co wydawało się na początku, że w ogóle nie zadziała, nie zaskoczy, nie zajeździ, nagle śmiga i mieliśmy chyba, jako prowadzący pamiętam dwie takie historie. Profesor Ewa Łętowska powiedziała: panie Jarku, ja przyjdę, ale nie chcę w samochodzie, bo wydaje mi się, że to nie jest dobre miejsce dla tej sytuacji, o której będziemy rozmawiali, i zgodziła się być naszym gościem w Onet Rano Wiem. Pamiętam, że miał też dystans do tej formy rozmowy profesor był szef Trybunału Konstytucyjnego i ostatnio, kiedy się spotkaliśmy tutaj właśnie w naszym mobilnym studiu, to była taka osoba, która zadzwoniła wieczorem i powiedział: profesor Rzepliński, bardzo dziękuję za rozmowę, fajnie wyszło. I to jest coś takiego, co jest fajnym świadectwem, że udało nam się, myślę, przeróżne osoby z różnych światów, z różnych miejsc polskiej sceny sportowej, politycznej, nie tylko, przekonać do tego, żeby wpadali, żeby dali się porwać do świata, który jest intymny, ostrzegamy, bo to rzeczywiście nie jest łatwe. I pamiętam wiele takich rozmów, stąd też moje pytania do współprowadzących, że ktoś wsiadł i myślał sobie: przeleci. Zawsze jak idę rano do telewizji, to tak szybko przelatuje. A tutaj nagle się okazuje, że mamy 20, 15, a jak są śmieciarze na drodze, to i 30 minut na rozmowę, i wtedy nie zawsze trzeba czekać na pytanie, wtedy trzeba się dołączyć, poruszyć niebo i ziemię, żeby powiedzieć coś więcej niż się planowało. I to jest fajne wyzwanie, ale nie jest to łatwe. Takie opinie jak ta Adama Nowaka z Raz, Dwa, Trzy, że właśnie czuł się tutaj jak u siebie w domu. Monika Starczyka, który mówi: już po 35 minutach muszę wysiadać. Za to naszym gościom dziękuję, a widzom za to, że tak jak dziś byliście w tak fantastycznej liczbie, że mam nadzieję, że we wrześniu będziemy to tylko i wyłącznie powtarzać. Koledzy podpowiadają, że widać ich, co jest bezcenne, bo co ja sobie tutaj mogę? Ja mogę gadać, ile tylko szefowie będą chcieli, ale tak naprawdę bez takiego Dominika, czy Sebastiana, czy Krzyśka kiedyś na początku, czy Mateusza, którzy tutaj realizują ten program w mobilnym studiu Onet Rano, czy całej ekipy, którą widzicie teraz w studiu na Chorzej, gdzie to wszystko spływa i trzeba to później rozesłać w cały świat, i ekipy social mediowe, i tych, którzy, jak to Feluś podkreślał, Iwona, sprawiają, że jakkolwiek wyglądamy na ludzi. Bardzo dziękuję, odpocznijmy. No i pewnie na jesieni się spotkamy tutaj w, myślę, tak samo dużym składzie, ale trochę inaczej sobie to ułożymy, tak żeby widzowie mieli jeszcze więcej frajdy. Jeśli chodzi o podróżowanie po Polsce, już nam się w tym sezonie udało bardzo często być z Onet Rano wszędzie, a teraz planujemy ruszyć także za granicę, więc mam nadzieję, że będzie się działo. Zatem te wszystkie komentarze widzów, którzy pisali dzisiaj: o, Onet Rano w tym składzie zrobił mi dzień, polecamy się. Wszystko wskazuje na to, że 3 września za 5-8 będziemy znów, a teraz 9.30. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, bezpiecznych wakacji i na razie. Na program zaprosił sponsor, producent termoizolacji Termano.